Witam Państwa na moim kanale. Korzystając z okazji, chciałem Wam zaprezentować hotel Ulisse na Dżerbie. Stoimy teraz w kierunku wjazdu do hotelu. Także obracamy się w kierunku budynku. Mamy wejście do hotelu. Także idziemy sobie. Pokażę Państwu tak od strony technicznej, bo inne filmiki Wam pokazują z perspektywy, jak hotel wygląda, co się w nim znajduje. Jest godzina 5:30. Jesteśmy na recepcji centralnie w środku i teraz polecimy sobie w lewo. Idziemy sobie w lewo. Mamy stoisko rezydentów. Wiadomo, informacja. Tablice informacyjne odnośnie wylotów, innych informacji, które zamieszczają rezydenci. Obracamy się w lewo. Mamy główną stołówkę hotelu. Obrócimy się jeszcze w prawo. Mamy wejście na baseny i morze. Zerkniemy. Przygotowują śniadanie. Także jesteśmy na stołówce. Wycofamy się ze stołówki. Skręcimy znowu w lewo. Na prosto mamy restaurację. Jest to taka w formie prywatnej restauracji. Tam jest wyjście jeszcze od zewnątrz. W rogu mamy bankomat i na prosto mamy butiki. Wrócimy się. Pójdziemy teraz wzdłuż recepcji holem i na prosto widzimy wejścia na pokoje. Powolutku. Stabilizacja. Obracamy się w lewo. Na prosto jest bar. W rogu jest wyjście na zewnątrz. A po prawej, gdzie jest fortepian, jest kawiarnia. Tutaj od godziny 10:00, kto zaspał na śniadanie, może sobie coś jeszcze dojeść, zamówić super kawę. I do godziny 17:00 generalnie ta kawiarenka jest czynna. Jak powiedziałem, tu mamy bar. O, rano zamknięty. To wyjdziemy sobie teraz na zewnątrz. Tu po prawej jest taras z kawiarenki, także tymi schodami można sobie wejść tutaj od strony morza, basena na kawiarenkę. Oczywiście w strefach stołówki, barów, kawiarni obowiązuje nakrycie wierzchnie, czyli jakaś bluzka, koszula. To co widzimy teraz, to jest basen przykryty. U góry jest taras. Obrócimy się w lewo. I mamy tutaj wejście
z zewnątrz od basenu do baru, który jest czynny od godziny 8. Mamy prawie wschód słońca. Idziemy dalej wzdłuż. Mamy drugie wejście do baru. Jak powiedziałem, od godziny 8 już jest bar czynny. A tu mamy te wyjście, które Wam pokazywałem od środka, również na baseny. I tutaj mamy część zewnętrzną, tarasową stołówki. Przejdziemy przez stołówkę. Tam w rogu mamy wejście do pokoi, do tego skrzydła budynku. Także na tarasie można zjeść i śniadanie, i obiad, i kolację. I jesteśmy teraz w części basenowej. Ta restauracja, którą teraz pokazuję, jest to restauracja à la carte. Lub jeśli ktoś odpłatnie chce sobie zamówić jakieś wykwintne dania, może z tego sobie skorzystać. Wejdziemy na górny taras. Słońce wstaje. Musimy uważać, żeby nam nie... Tu mamy zejście do morza. Wejdziemy sobie na górny taras. Aha, zapomniałem Wam jeszcze powiedzieć, że na recepcji przy samym wejściu po prawej stronie jest takie stanowisko menadżera. Taka ładna pani sobie tam siedzi i wszystkie sprawy, które związane są z hotelem, czy Wam pokój odpowiada, czy coś, macie jakieś problemy, zgłaszacie. Oczywiście na recepcji też możecie zgłosić, ale zgłaszacie tej pani, ona wszystko załatwi, ale do tego tematu jeszcze wrócimy. I teraz proszę sobie zobaczyć, jest taki ładny tarasik. I co mamy? Mamy basen w zasięgu i zaraz schodzimy sobie schodkami i jesteśmy nad morzem. Tam, co pokazuję, za tym budynkiem, za tą restauracją jest plaża. Na dole pod tarasem mamy bar, który jest czynny od godziny 10. Także generalnie mamy wszystko na miejscu, pod kontrolą, że korzystamy i z basenu, i z morza. Także można powiedzieć, że hotel leży nad samym morzem. Jak widzicie, woda dochodzi do samego kraja, murka. Hotel ma kształt takiej litery U, C, jak kto woli. Patrząc od strony morza, to tu jest skrzydło prawe, pokoje słoneczne. Jak widzicie, wszystkie są z widokiem na morze.
A więc hotel ma 5 gwiazdek. Można, jak to się mówi, się przegadywać, czy to jest 5 gwiazdek europejskich, czy tunezyjskich. Nieważne. Szczerze, nie ma się do czego doczepić. Obsługa hotelowa od sprzątaczki do najwyższego szczebla jest na najwyższym poziomie. Nie odczujecie Państwo tutaj, że ktoś oczekuje od Was jakiegoś napiwku. Kelnerzy, tak jak powiedziałem, sama obsługa, każdy w swoim zakresie jest tak przesympatyczny, miły, że sami poczujecie się w obowiązku coś dać, bo są tak przemili, sympatyczni. Nie wiem, może to jest nowy standard w tym hotelu, ale tu nikt nie daje odczuć klientowi, że cokolwiek oczekuje w zamian za obsługę, usługę. Także z czystym sumieniem polecam. Wiadomo, była kolonia francuska, także większość to tu jest Francuzów i później wszystkie inne mniejsze narodowości. Mniejsze w sensie liczebności gości tutaj na hotelu. Co Wam więcej potrzeba? Leżak do wyboru, nie ma tłoku. Jak widzicie, nikt nie robi Wam ograniczeń, że jesteście w strefie basenowej, na plaży, że Wam nie podają w szkła. Tylko, że mówię, że to jest też do ludzi odpowiedzialnych. No wiadomo, jest basen, no to troszkę, jakby Wam się stukła jakaś szklanka, no to wtedy jest problem, znaczy problem. No zawsze jakieś tam szkiełko gdzieś by mogło komuś w nogę wejść. Dlatego mówię, to wszystko zależy od Waszej kultury. W czasie mojego pobytu, a mamy czerwiec, połowę czerwca, żadnych takich ekscesów tutaj nie było. Wszystko naprawdę na wysokim poziomie, w kulturze. Jak to się mówi, hotel pięciogwiazdkowy. Jedno, jak mówimy, do czego można by się było doczepić, no to są toalety, które są po prostu za częścią restauracji à la carte, tak zwane plażowe. To jedyna rzecz, do której można by się tam jakości, standardu tych toalet doczepić. No ale mówię, zawsze coś się znajdzie. W temacie samego pobytu widzieliście bankomat. Polecam Wam wymienić te pieniążki na dinary. Będzie dla Was to łatwiej, bo mówię, my Europejczycy wiemy, jaki jest kurs euro, jaki jest kurs dolara, a oni liczą wszystko jako 3. I co najciekawsze, że liczą wszystko razy 3, ale najlepiej by to było euro. Ale dolar to już nie, to już by chcieli 4 dolary. Dlatego najlepiej wziąć kartę i policzyć sobie, ile tych pieniążków byście chcieli i wymienić, bo operacja w bankomacie kosztuje 10 dinarów gdzieś, powiedzmy. 1 dinar to jest 1,4 złotego, no to sobie policzcie, to jest prawie 14 zł. Tak to wychodzi przy operacji. Nie od sumy wymienionej, tylko po prostu to jest od operacji. Dlatego warto sobie policzyć. Tak samo wycieczka. Wycieczka od lat niezmienna na Saharę 100 euro, ale również dobrze możecie sobie podejść z naszą kartą Visa, czy inną kartą Master, czy jaką tam macie,
i sobie wypłacić to w dinarach. Co do cen, jeśli jedziecie na wycieczkę, ile tej kasy zabrać, daktyle wychodzą dobrej jakości, z Oazy Tuzer wychodzą 12 dinarów za kilogramową paczkę, no to w zależności ile tej paczek chcecie wziąć sobie dla siebie, dla rodziny. W restauracjach, no to tak za piwo od 4 do 7 dinarów, w zależności w jakim hotelu przystaniecie, na nocleg czy na lunch, tak sobie liczą. Nie zdziwcie się, jak wam napiszą, że chcą za piwo 6500, bo oni dzielą ten swój dinar na 1000 i no wiadomo, jaki kraj, taka cywilizacja. Także niektórzy jeszcze zamiast napisać 6,5, to ci tam podaje 6500 tych jej mili, jakiś tam groszówek. Przejdę na drugi taras. Staram się tak, żeby mi słońce nie weszło. Tu mamy, tam jest ta kawiarnia, tarasik, tu mamy basen przykryty, a w rogu jest zejście tam na siłownię. Można również, o, tak jak tam uchwyciłem, tam gdzie jest ten murek, jest zejście tam na dół na siłownię. Można od strony korytarza holu sobie zjechać windą. Weszliśmy sobie na następny. Tarasik. Nie obrócę się w lewo, bo jest mocne słońce, wschód słońca. I jesteśmy teraz na plaży z leżakami, bo mówię, wzdłuż całego nabrzeża można się kąpać. Widzicie taką kopułę i ten budynek za kopułą. Dolne pokoje, są to pokoje z basenami, także nie jesteście w stanie tam wejść, bo wszystko jest zamknięte. Tą, gdzie jest ta kopuła, tam jest takie spa. Wejść sobie można, powiedzieć, że tylko chcecie po prostu zwiedzić, zobaczyć. Jak wejdziecie, zobaczycie, są tam baseny z jacuzzi, z natryskami. Jak również tam będzie, nie liczyłem, ale powiedzmy z 20 sal z łóżkami do masaży. Są też z wannami do hydromasażu, ale są łóżkami. Wygląda to troszkę tak, jakby jakiś szpital doświadczalny. Zresztą sami wejdziecie, zobaczycie, co sala to takie łóżko duże do masażu. Jak powiedziałem, jest tam obsługa, nie jesteście w stanie przejść na tamtą strefę, no bo to jest taka już strefa VIP-owska. Gdzieś 1500 zł kosztuje więcej bodajże taki pokoik. Pokażę wam go z mojego pokoiku. Chciałem jeszcze powiedzieć, że i tamten budynek ma super pokoje i ten ma, także jedni wolą wyżej, drudzy wolą niżej, no to już jest kwestia gustu. Z tego co się orientuję, co mi odpowiada, to tutaj jak wejdziemy takim bocznym wejściem, to tu są pokoje tam bodajże od 100 ileś, zobaczymy zaraz, do 223, to są najbliżej recepcji na poziomie, prawie na poziomie
położone recepcji. Także od 209 do 242. W mojej ocenie najlepsze pokoje, gdyż od razu macie wyjście na taras. Tak jakśmy tam weszli na morze. Przepraszam, że będzie chwiało, ale po prostu nie mam gimbala. Kręcę z ręki. Tu mamy wejście na recepcję, jak pójdziemy prosto, dojdziemy do stołówki. Mamy teraz widok właśnie na wjazd do hotelu, gdzieśmy zaczynali kręcenie filmiku, naszą przygodę. Właśnie podjechał jakiś autobus, chyba na jakąś wycieczkę, albo ktoś odjeżdża. Mówię, tam dalej, to później to się jeszcze ciągnie, ciągnie. No jest to troszkę daleko, no jakomuś nie przeszkadza. Daleko, pokój. Wejdziemy. Jesteśmy na tarasie naszego pokoju. Widzicie Państwo to, o czym mówiłem. Dolne pokoje mają wyjście prosto na basen. I tu mamy z drugiej strony tą zabudowę z kopułą. Także tutaj na tą strefę z żadnej strony się nie wejdzie, bo jest po prostu pilnowana. Także goście mogą sobie korzystać z tych atrakcji. Zresztą mają zapłacone w cenie. I oprócz tego mają prosto z łóżka wyjście do basenu. Także nie wiem, na ile Wam się ten filmik przyda, ale jakiś pogląd na hotel Wam da. Proszę bardzo, spojrzycie. Macie tak samo widok na morze, nie chce się wychylić, bo świeci słońce. Także widać morze. Generalnie w pokoju się śpi, a czas spędza na basenie, nad morzem i w barze. Także dziękuję za uwagę, pozdrawiam i zapraszam na inne moje filmiki.